Bitwa pod Ochmatowem miała miejsce 30 stycznia 1644 roku, kiedy to armia I Rzeczpospolitej, składająca się z 19 tysięcy ludzi, miała zatrzymać 20-tysięczną armię tatarską pod wodzą Tuchajbeja. Przewagą Polaków była świetna taktyka czołowych dowódców oddziałów, które miały kluczowe znaczenie w każdej fazie bitwy. Stanisław Koniec Polski pozwolił się zaatakować siłą Tuchajbeja, aby wymusić nad nim przewagę. Jego działania wsparły oddziały Jana Odrzywolskiego, następnie Wiśniowieckiego, aż w końcu husaria podsumowała bitwę, zabijając resztki sił Tuchajbeja.